Miłość małżeńska zawsze jest wtedy, kiedy małżonkowie mówią do siebie: jesteś mi bliższy niż ja sam sobie. Kiedy mówią: nie wyobrażam sobie bez ciebie życia. Kiedy mówią: życie nie miałoby sensu, znaczenia, nie byłoby takie piękne, kolorowe, gdyby ciebie nie było, czy gdybym ciebie nie poznał, czy gdybym ciebie nie poznała. Wszyscy ludzie są interesujący, ale są tacy, którzy interesują nas na jedną rozmowę, inni na kilka spotkań, jeszcze inni na długotrwałą przyjaźń. A wasza przyjaźń, drodzy nowożeńcy, jakby nie patrzeć, ona po jakimś czasie przerodziła się w miłość, a miłość zaprowadziła was aż dotąd, do ołtarza Bożego. I za chwilę tę miłość sobie wyznacie przed Bogiem, przed sobą samym, przed tutaj zgromadzonymi ludźmi. Powiecie te piękne, jakże znaczące słowa: ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Arkadiusz, biorę ciebie, Sylwio, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójca Jedyny i wszyscy święci. Ja, Sylwia,
biorę Ciebie, Arkadiuszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz i że Cię nie opuszczę aż do śmierci.